Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, dziś w nowym oto i roku widzimy się w grze The Henry Stickmin Collection. I tak, wiem, że gierka może być stara jak świat. Wiem, że prawdopodobnie wszyscy ją znają od A do Z. Ale ja jak zwykle jestem spóźniony na imprezkę, przy czym nie do końca spóźniony, ale jednak trochę spóźniony. Bo z jednej strony grę znam, czy raczej zbiór flaszówek starych. Z drugiej strony nie wiem totalnie, co tu się pozmieniało, powiedzmy, w wydaniu steamowym, dlatego że już minęło trochę czasu. I tak, jako że powiedzmy początek tego roku mam dosyć taki leniwy, niskoenergiczny, to stwierdziłem, że czemu by nie. Siedzi to w mojej bibliotece nieruszone, no to ruszymy to trochę, może kto wie, nawet wystuprezentuję kolejną gierkę. A póki co naciśnij start, klikam start. I tak. Prologue Breaking the Bank. Znaczy więc pierwsza gra w serii. I tak. Jeśli zastanawiacie się, czym jest Henry Stickmin, dla tych, którzy nie wiedzą, to jeszcze taka właśnie szybka opowieść. Jest to gra, w której gramy tytułem Henry Stickminem. I cóż, kolekcjonujemy porażki. Znaczy więc mamy jakiś cel, musimy coś zrobić. A naszym po prostu zadaniem jako gracza jest wybieranie. Dajmy to, w którą stronę pójdziemy, jaki przedmiot użyjemy, co zrobimy, różne naprawdę kwestie. I czemu mówię kolekcjonować porażki? Bo to jest właśnie najważniejsza część tej gry, moim zdaniem. Zbierać niepowodzenia, patrzeć jak się nie udaje, testować wszystko jak się da, w najgłupsze możliwe sposoby. Oraz też inne rzeczy, bo widzę, że tutaj dajmy na to można jakieś achievementy zbierać, konkretnie nie jestem pewien co i jak. A, dobra, już widzę. Zdobądź wszystkie fejle, zdobądź wszystkie biosy, ukończ to coś i... A tego nie rozumiem. Ale tak, ogólnie właśnie jakieś więcej zadania. Więc no. Jak to wygląda? Zapraszam do obserwowania. Już teraz. Przy czym ostrzegam, jeśli muzyka będzie za głośna na nagraniu, wybaczcie, nie jestem w stanie tego kontrolować. Nad wszelkie limitery. Po prostu mi się buntują czasami. Przy tej grze, przez to, że ma strasznie głośny soundtrack. No ale okej. Breaking the Bank. I oto nasz Stickmin. Który nie ma kasy, dlatego też stwierdził, że woła mi się do banku. No. A to i cała gra. Decyzje. Przecież, żeby nie było to, jedną znam. Więc wiem, co będzie dobrym wyborem. Z tego też powodu... No co z dobrym wyborem wybiorę ostatnie. W przypadku innych rzeczy niestety już tak łatwo nie będzie, ale dobra. Łopata. No. Wiadomo, gierka ma też... Pamiętam wyśmiewanie... Po prostu tendencję do wyśmiewania się z innych rzeczy w innych grach, ale okej. I proszę. Wsadziliśmy gazociąg. I święta prawda. Święta prawda, dosłownie. Prawdziwa prawda, święta i tak dalej. Sądzę, że jest trochę przesunięte. Chyba przez to, że jestem w trybie pełnoekranowym, a nie w tym trybie okienkowym. Więc pozwólcie, to szybko zmienię. Okej. Okay. Teraz nagle niektóre przyciski mi są strasznie... Nie, dobra, to zawsze takie będzie przesunięte. Jak mówiłem, no. Okej, okay, dobra, nie marudźcie, skip. I teraz tak, drugą opcją jest Explosives, czy tam inaczej mówiąc TNT. No, jak widzicie, nie wychodzi. Kolejny fail. I właśnie, jeśli chodziło też o tamto, święta prawda, nigdy nie kopcie pod siebie, w szczególności w grach innych niż z widokiem typu Terraria. Bo to się nigdy dobrze nie skończy. Dobra, retry. Teleporter. Uwaga. Jak zadziała? Poza tym, że coś naklikaliśmy i... Okej. Okay. Niby teleporter, chociaż ja bardziej powiedziałbym, że masz na do lagów w grach. Ale okej. Okay. To jest... nowa technologia. Na pewno z czasem się ulepszy, czy będzie bezpieczniejsza, lepsza. Okej. Okay. Laser. Czy to zadziała? Nie zadziała. Bo oczywiście nie pomyślał i kamień go. Łap, twórz się, sezamie, czy sezamie, otwórz się, bardziej by to było na polskiemu, po polskiemu, ale okej, okay. I... Nie mogłem kliknąć na tych takich malutkich, okej? Okay. Prawy przycisk, okej. Okay. Czyli to prawym trzeba, nie wiem, szkoda. Aż nie wiem, i...
Enta fail. Zdobądź wszystkie faile. Jak też w wypadku, pora zrobić ostatni, czyli Disguise. Coś, co dziwnie trafnie zdziała. Hey, how did we lose one? I think we should throw it in the back, just to be safe. I okej, mamy wszystkie już. Why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. No i tak, mamy już wszystkie bio. Complete BTB. Story begins. No, więc udało się. I cóż, nie byłbym sobie, gdybym nie próbował zdobyć jeszcze ostatniego czegoś. I... Okej, podejrzewam, że wiemy, jak zrobić tego achievementa. Właśnie chciałem powiedzieć, że chciałbym właśnie zbierać achievementy na bieżąco, mniej więcej. Więc chcę spróbować zrobić ten ostatni achievement. Wydaje mi się, że on będzie przy... eksplozji? Nie, to nie była eksplozja ta. To była... łopata? Nie wiem, ogólnie jest jedno. Właśnie ta jedna z dwóch eksplozji wydaje mi się, że będzie tym, co da nam achievementa z start po opisie. Bo tak, to było jedno autko, które właśnie jakby miało alarm. Tak, dobrze myślałem. Kliknięć na autko. I właśnie za to uwielbiam tę grę. Za to, jak ona ma ciekawe podejście do niektórych rzeczy. No ale dobra. W ten sposób mamy ze sobą prolog. I pora na epizod pierwszy, czyli drugą grę z serii chyba, bo to chyba były osobne gry. Nie pamiętam, dawno to oglądałem. Escaping the Prison. Tak, ucieczka z więzienia. Tutaj mogę powiedzieć tak. 9 achievementów, 18 faili, 38 ludzi. Ciężkie będzie to do zrobienia. Ale tak... żeby mówić szczerze, tutaj znam nadal. Może by nie było, chyba kojarzę... 3, może 4 różne gry. Nie jestem pewien z tej serii. Ale tak. Niestety nie pamiętam szczegółów, więc teraz Escape the Prison. I zobaczymy, jak to zdziała. Nie, nie można ich tutaj zbierać, czyli tak gra nas instaluje. O! O, you! You're free to go. Not really. But you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't lose my job. No, piękne. Piękna histeria. I ciasto łamane na tort. Taki prezentowy i... Co by tu wybrać? Dobra, zacznijmy może od czegoś najbardziej oczywistego. Tak, na standardy więzienne. W sumie co by najbardziej oczywiste? Pilnik, więc no pilnik. Zobaczmy, czy pilnik zadziała. Okno albo drzwi od celi. Okno. Protip, obserwuj zanim wskoczysz. I tak, tam była jakaś druga opcja, to... No, po prostu weźmiemy drugą. Chcę po prostu, jakby to nazwać najłatwiej, iść za ciosem i przedmiot po przedmiocie testować. Na tyle, na ile mogę. Właśnie tylko, że nie zobaczymy achievementów i... Masz refleks z tatuły. Okej. Okay. No, klika mi, to nic się nie dzieje. Halo, co jest nie tak z tą grą? No, gra mi nie pozwala się grać. Czyli co, muszę strzałką kliknąć? Czy co, chyba będę musiał spróbować czegoś innego, bo dosłownie mi to nie działa. Więc no, dajcie chwilę. No, w końcu zadziałało. Okej, to też zadziałało, chociaż... nie wiem, czy w ten sposób nie przegapiłem faila.
A wiecie co, dajcie chwilę. Tak, jeden z dwóch, czyli tu trzeba failnąć od obu. A teraz mi nie zadziałało, kiedy chciałem, żeby to zadziałało, no. Jeszcze raz. Dobra. Pozwólmy sobie failnąć temu gościowi. A tak, zapomniałem ci powiedzieć, że jest kolejny strażnik. I tak, teraz kiedy już jest ta sytuacja, musimy szybko się przygotować na to, żeby... Dobra, mamy biosy przy okazji. Teraz chcę wybrać krzesło albo granaty. Granaty! Okej. Nawet nie wiem, co o tym powiedzieć. Okej. Krzesło? Krzesło pozwoli nam uciec i co dalej? Którą stronę? Tu? Lina, spadochron, jetpack, przepychaczki? Okej, Lina? Okej. Dobra. Au. Wydaje się to być bardzo znajome. Okej, nie jest to Lina, to teraz... Spadochron, może? Aha, okej. Aha, patelny akurat do kręgi. Wydaje mi się, że to było... Wydaje mi się, że to był zwykły plecak, że... Ważne, że to był zwykły plecak. Widzisz, co się dzieje, kiedy... Po prostu zakładasz coś z góry? Okej. Jetpack czy przepychaczki? Przepychaczki? Okej. No, dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Też podejrzewam, że to może być to prawidłowe rozwiązanie. Dobra, rank, sneaky escapist. Dobra, mamy to. Też to było bardzo proste. Aha, no i już, koniec. Tak. Okej. Okay. To była jedna rzecz, którą akurat pamiętałem o tym wszystkim, więc no, musiałem to zrobić. I nie żartuję serio, to jest jedna rzecz z tych rzeczy nielicznych, które pamiętałem. O, i teraz tak, tutaj. Musimy jeszcze zyskać faila z jetpacka. Na szczęście łatwo zbierać te faile, więc jest. I był jakiś tam bardzo długi napis. Będę musiał go sobie potem ze stop klatkować. I jeszcze raz spróbuję, tam wydaje mi się, że był jakiś nowy gościu. Więc tak. A jak już mówiłem, chcę zabierać wszystko i wszystkich, więc tak. Newbio. Okej. Okay. Okej, na złoto jest chyba tam, gdzie wszystko już mam po prostu wyzbierane, jak tylko się da. Teraz tak, krzesło. I teraz idziemy w drugą stronę. Grubas. Okej, okay, ciekawe określenie. Ciekawy opis, ale muszę jeszcze raz to zrobić, bo tam było dużo ludzi, ja mam słaby refleks. A podejrzewam, że większość z nich to już nie zobaczymy więcej razy. Dobra, mamy wszystkich chyba. Więc wracamy do sali. I teraz NRG drink. Okej. Okay. Okej, okay, i... Okej. Okay. Wow. Jeśli to jest zakończenie, to po prostu wow. Okej, okay, tych już mamy. Tam tylko złapałem dla bezpieczeństwa. Jego nawet nie mogłem, gdybym chciał. Okej, okay, jakiś nowy gościu, tak?
Nowy? Nowy? Okej. West Mesa Penitentiary? Nie znam tego, ale okej. I Energy. Efekty uboczne zawierają. Jak to się nazywa? Zwarty głowy, bóle głowy. Bardzo szybki rytm serca z prawdopodobieństwem zawału lub ataku serca. Czy sobie udaru lub ataku serca. Cóż, dobrze wiedzieć. Okej, okay. Następny jest teleporter, nasz stary koleżka. I żeby nie było to nie tak, że już udało się przejść, więc to tyle. Tutaj jest kilka zakończeń. Aha. Wow. Po prostu nie wiem, potrafi sobie z tym poradzić, czyż nie? Wow. Zadziałał w końcu. Co lepiej. Dobra, wyrzutnia rakiet. Już go mamy, okej? Okay. Oczywiście. Oczywiście, że musiałem tak zlamić. Tak. Co jest way to aim, buddy? Czy jest jakiś suchar czy coś? Bo chyba nie tak powinniście celować, koleżko. Tak, ja tu powinno chodzić. I teraz tak. Wiertło i telefon komórkowy. Zacznijmy od telefonu komórkowego, czemu nie? O Jezu, wiem do czego to jest nawiązanie. Witness, please continue your testimony. Okay. Wiedziałem. I ran alongside my partner in the armored van, but suddenly we spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Okej. Okay. Teraz, co może być dowodem na to? W sumie nie wiem. Weźmy to, co na pewno nie będzie. Żeby tylko i wyłącznie zdobywać fejle. Mhm. Okej. Okay. Są tu jakieś opisy i tak dalej. Nie jest to istotne. What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickman. What kind of third-rate lawyer do you hire? Czyli tak, jakiego badziewnego prawnika sobie, czym broń sobie zatrudniłeś. I nie wiem, czy tutaj będzie traktowane jako wszystkie? Okej, okay, czyli to jest już traktowane jako wszystkie. Dobra. W takim wypadku, wydaje mi się, normalnie myśląc, skoro że to jest, jako że to jest tylko jeden fail, że jedno z tych dwóch będzie dobrym wyborem. Zacznijmy może od tego? Od kamery? Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickman. Chciałem też, żeby coś więcej zrobione, a nie, że po prostu zobacz na to, że tyle ze wszystkim dobre, co? Nie wiem. A, okej. Okay. Czyli to będzie worek, bo tu jest napisane, że supeł jest na zewnątrz worka. Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? Okej, okay, udało się. If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding that bag at all. He was stuffed in there by this very witness.
As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. It's come back to haunt him now. You guys you can't be happening to me! Piękne. Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Not guilty. Yeah, udało się. Udało nam się, kolejny sposób. Okej. Okay. Oh, yeah, up. Piękne. Ale tak. Muszę jeszcze raz zrobić to. Niestety. Wydaje mi się, że tam mogą pominąć jakiegoś człowieka, jakiegoś przechodnia. I. Chwila. To jest tyle. A halo, gro, czemu przeskoczyłeś znowu na okno? Ending 2 z 3? Czegoś nie rozumiem. Jeśli to jest 2 z 3, to... Czy ja coś czegoś jeszcze nie zrobiłem? Nie wiem. Zobaczmy. Tak, jest jeszcze jakaś inna. Nie mam wszystkich biosów, nie mam wszystkich... Okej, dużo rzeczy nie mam jeszcze, więc... Zobaczmy może, jakie są tu biosy. Jakiś śpiący na czymś, czy jakiś z donatami, okej. Okay. Ja powiem szczerze, że jestem trochę zagubiony w tym, co tu się dzieje i jak się tu dzieje. Tyle, jeśli o to wszystko chodzi. Tu nie mamy jakiegoś innego przy pączkach takiego, jednego śpiącego na biurku. Tam tak, tu jakiegoś przy komputerze, jakiegoś z workiem. Trupa? Tego chyba nie rozumiem, ale okej, okay, tutaj jest wszystko. Z tego, co widzę. Tak jak myślałem. Brakuje mi jednego takiego. I tam już... okej. Okay. Widzę, że dwóch jeszcze mi brakuje. Przychodzi w jednego z kapeluszem i drugiego tam normalnie. Skip intro. To szybko tutaj wrócimy. W sumie ja nawet szybko to zrobię i spotkamy się, jak już będę łapał tych ludzi brakujących. Dobra. Łapiemy ludzi. Mamy ich. Nie wiem, będzie to wszyscy. Ale no. Przynajmniej złapałem tych dwóch. Teraz przechodząc do kolejnych rzeczy. Ja go chyba nie rozumiem. I pozostałych tych sekretnych też nie rozumiem. Te dwa jeszcze zdecydowanie wcześniej czy później osiągniemy. Ale dobra, póki coś z tym nie przejmujmy. Jedne co. Wracajmy do celi. Testować wiertło. Bo na to jeszcze okazji nie mieliśmy. Dobra. Piękne. Wiertło na paliwo. Widać, że nie śmierdziałem paliwem, ale okej. Crowbar albo jakieś... dziwne coś. Niech będzie dziwne coś. Okej. 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 Okay. Wow. Ciekawy napis i tak dalej. Można było to skipnąć, co ciekawe, ale okej. Okay. I co teraz? Halo. Będę musiał znowu powtórkę robić. Bo oczywiście nie wychwyciło mi kliknięcia w jednego z ludzi, więc muszę jeszcze raz to robić. Jak ja to uwielbiam. Jak ja to po prostu uwielbiam. Dobra, skip. Tym razem myślę, musimy czytać drugi raz instrukcję obsługi. Teraz tylko którego nie klikło? Tego przypączka, chyba znowu go nie klikłem.
No cóż. Więc... trzeci raz. Wiem, że dla niektórych z was może być męczące, ale ja muszę zbierać wszystkich ludzi, ja się nie poddam, ja muszę to mieć. Więc tak, czy to był ten przy pączkach? Tak, to był ten przy pączkach. I teraz jedna ciekawa rzecz, bo chyba widziałem, że pozbyłem się jego pączków. Przez przypadek, ale nie rozumiem po prostu, jaki to miał cel, tak więcej, bardziej i tak dalej. No i co z tymi tutaj jakimiś dziwnymi, bo oni się w ogóle nie pokazali, ale okej. Okay. Dobra, mamy ich. Więc po raz kolejny retry i tym razem crowbar, który da nam kolejne zlamienie. Kolejnych dwóch. Okej, okay, piękne po prostu. Okej. Okay. Piękny fail. Okej, czyli nie do góry, tu na dół. Okej. Okej, ich już znamy, więc nic nowego. Teraz tu. Okej, mamy faila. I od początku trzeba? Nie, dobra, na szczęście tylko tę sekwencję. Nic nie jest źle. Dobra. I teraz gdzie? O, oczywiście, tutaj. O, dobra, nowy bio. Co? Proszę bardzo, co ja miałem tutaj zrobić, żeby mi się udało? Mam pięknego achievementu, no ale... Przepraszam bardzo, co ja mam tutaj zrobić? Tam nie mogę. A jak tutaj klikałem, to się po prostu zderzyło ze ścianą. Aha, czyli jednak nie. Okej, okay, dobra. Czyli mój badziewny refleks, jak zwykle. Ouu. Get ready? I co ja mam zrobić sobie? Get ready? Aha. Okej. Okay. Czyli miję get ready, a potem nagle muszę kliknąć. W ułamku sekundy. No, gro, czemu mnie tak torturujesz? I ty wiesz, że mój refleks jest gorszy niż po prostu noworodka. Au. Za drugim razem. Myślałem, że jeszcze z 20 dodatkowych podejść bym musiał robić. Okej, okay, piękne. A właśnie przy okazji nowy. Pewnie nie wszyscy niestety nowi byli. Będę musiał to powtarzać. Ale tak. I tak się zobaczy. Piękne po prostu. Okej, okay, piękne. Podoba mi się. I gdzieś jednego faila gdzieś zgubiłem? Tutaj? Dobra, to trzeba będzie powtarzać na pewno, ale... Czy tutaj zgubiłem faila? To co, po prostu za pierwszym razem nie zdążyłem kliknąć? A nie, po prostu zapomniałem o niewybraniu opcji. No tak. Trade dodging the bullets, no... Tak, dobra. Nie umiem w Englisha. I teraz ponownie. Muszę wyklikać wszystkich ludzi tutaj, którzy się pojawią. Więc zobaczmy, jak to wyjdzie. No dobra. Tak więc udało się i pozostały tylko dwa achievementy. I tutaj muszę się pożalić, że niestety dostałem spoilerka. O które achievementy... Co zrobić z tymi achievementami, więc... Chociaż nie lubię spoilerków, to przynajmniej szybko się tym zajmiemy. Będziemy mieć wszystko, no i tak. Będę mógł spokojnie zakończyć odcinka z czystym sumieniem, że nie pominęłem achievementa, którego mogłem zdobyć. Shut up, janitor, you don't count. Now the next one on the edge. I jeszcze jednego pączka tam nie złapałem. A właśnie, to jest jeden z achievementów. Muszę wyzbierać wszystkie możliwe pączki w tej grze. Niestety mój refleks, jak widać, jest badziewny. Shut up, janitor, you don't count. Now the next one on the edge. Okej, okay, tam to już klikłem, bo nie chciał się zebrać. Okej. Okay.
Okej. I ostatni pączek jest, z tego co pamiętam, na tej sekwencji. Dobra, szybciej, Henry. Tak, bio mam już wszystkie z tego, co się orientuję. Inne jeszcze też. I teraz, o, tu będzie jeden z gościów z pączkiem zaraz. Trzeba tego pączka okliknąć, zanim Henry go zażyry. Mamy to. Wziął pączka, który nie istnieje. Do not want. Or do you? Dobra. I teraz ostatnią decyzją, czy ostatnim rzeczą, jeśli chodzi o achievement, to jest tutaj. Okej. Okay. Właśnie, musiałem to kliknąć na opak po prostu. Nie pomyślałbym o tym, ale takie. Ten oto sposób mamy wszystko, co się dało mieć, jeśli się nie mylę. Z sekwencji Escape Prison, więc no. Na tym będę kończył odcinka. I tak, w następnym, który nie wiem, czy będzie długo, czy raczej wtedy, kiedy znowu będę miał jakieś takie leniwe okresy, spróbujemy przejść pozostałe części, bo czemu nie. Teraz, kiedy mamy tu wszystko, kolejnym krokiem jest Stealing the Diamond. Inaczej mówiąc, nasz Henry Stickmin nic się nie nauczył przez swój pobyt w więzieniu i nadal chce być złym kradziokiem i kradziejem. Czeka nas tu 40 faili, 10 achievementów i 27 osób. Ale jak mówiłem, na razie na tym kończymy, więc no, dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej!